Cześć, siemano, witajcie z tej strony MrAdam15. Witam was serdecznie na sprawdzaniu map, na tej serii, która no w tym FS-ie zbytnio często się nie pojawia. Cześć Stefan, witam serdecznie. Nawet na odcinku jest też jakaś Franceska. Kurde, każdy tutaj na tej lubelskiej dolinie chodzi, bo jesteśmy na przystanku. Proszę państwa, wreszcie jakaś mapa, która może naprawdę podbić FS-a, jeżeli chodzi tutaj o grywalność, bo naprawdę jest bardzo mało takich map. Naprawdę brakuje mi osobiście tego, żeby sobie pograć, żeby coś pozmieniać, tylko tak gra się od początku tej premiery Farminga ciągle, można powiedzieć, to samo. Albo na oryginalce, albo na jakiejś innej mapie i koniec. Nie ma jakiejś różnorodności, nic się nie zmienia. Proszę państwa, tutaj korek, coś się wydarzyło, ale to mniejsza z tym. Mapa jest naprawdę, moim zdaniem, duża. Nawet bardzo duża. Jak na polską mapę mamy 80 parę pól, 80 chyba, 8 nawet, chyba dokładnie. Ale to, o czym mówiłem już na jakichś tak pobocznych odcinkach, bardzo mi się podobają landy. Takie, jakie być powinny. Tego, czy na przykład brakuje na Lipinkach, porównując serię z Thanasem. Bardzo fajne, malutkie pola porobione, malutkie landy porobione oczywiście, tak? Nie wszystkie tutaj można kupić, tak? Bo to są te takie, no, na których nic tam nie ma. Ale pola bardzo fajne. Na przykład jedna 80-tójka, można sobie długie pole fajne kupić za 85 tysięcy, chociaż ono jest, no, moim zdaniem będzie dość duże i dlatego ono tak dużo kosztuje, ale za to o wiele węższa połowa tej 62, 81, 87 tysięcy. Bardzo fajna sprawa i naprawdę jeszcze nie wiem, co jest na tej mapie, bo ja przeważnie na sprawdzeniu map, przed sprawdzeniem map nie oglądam map. Nie patrzę, co tam jest, żeby być zdziwionym na odcinku, żeby to patrzeć, a nie iść i z pamięci wszystko pokazać, bo to jest moim zdaniem nudne. Nie wiem jak waszym, ale moim zdaniem tak to nie jest fajne. Zaczęliśmy oczywiście tam, gdzie się respimy, czy od przystanku i podzielmy sobie tak, żebyśmy zaczęli najpierw od górnej części, a potem zejdziemy na dolną, bo tu jak widzicie bardzo dużo pól jest. Tam jest, na górze jest mniej pól, ale za to tam jakieś skupy, nie skupy, przybliżymy, sklepy, przędzalnie, PGR-y, biocery i strychy i inne tego typu bajery. Więc przejdźmy się, zobaczmy, co tu się dzieje. Oj, jaka kraksa, ależ się wjebał Stefan. No niemiłosiernie uderzył w niego na takim skrzyżowaniu. No tutaj myślę, że dopóki straż nie przyjedzie, halo, straż, gdzie jest straż? To może być problem, ale nie jesteśmy od tego. Łączymy sobie mapkę, żebyśmy mogli oglądać i idziemy do góry, bo mapa jest ogromna. Może inaczej, idźmy od samej góry, zacznijmy po kolei, będziemy szli, będzie wygodnie. Tak jak już mówię, jesteśmy na tej 61. Pole kosztuje 87 tysięcy i zobaczcie, naprawdę jest mega. Naprawdę mi się podoba i jak zauważyłem, to naprawdę każda mapa może mieć wgrane swoje tekstury, nawet nie mając wgranych to Farminga. To jest naprawdę fajne, to mi się podoba. Tylko potem to przez Farminga może się bugować. Tak jak właśnie to było na ostatnim patchu. Bo Lipinki też chyba mają coś z własnymi teksturami i potem, gdy Farming robi patcha, coś się buguje, ale mniejsza z tym. Podoba mi się to, bardzo mi się podobała tamta tekstura. Lećmy dalej. Jesteśmy naprawdę na jakiejś tutaj pięknej wiosce. Znaczy bardziej w centrum tego, no jeżeli jest Biedroneczka, to musi być centrum, tak? Tutaj mamy sklep. Tak, to jest sklep. Sklep bardzo ładny, wyjazd szeroki, to najważniejsze. Zawsze na to patrzę, żeby na przykład można było wyjeżdżać bezpiecznie, łatwo i wygodnie. Dalej. Co my tu mamy? O, jest straż, panowie, czyli panowie już pojechali pewnie, tak? Bo pusto. Tam, bo tam wypadek był. Tak, wiecie o tym, ale. O, biocer, proszę bardzo. Może trochę za wysoko podniosłem się. Czyli mamy skup. I myślę, że to jest tak, najwyżej położona rzecz chyba na tej mapie. Bardzo fajny. Nie oszukujmy się, ale bardzo ładny ten biocer, bardzo ładny skup. Ogólnie, tak jak patrzyłem na tę mapę, to naprawdę mam fajne plany z nią. Ale czy one, czy jej wypalą te plany, to muszę ją całą obejść i zobaczyć. I to na pewno po odcinku będę wiedział. Fajne poletka, nie za duże, nie za małe, ale mają sens. Tu mamy kolejny skup, gdzieś schowany. Jak tu się dojeżdża.
Właśnie. Tu mamy jak. Ale co tu mamy w ogóle za sklep? A, przędzalnia mam, dlatego jest taki właśnie typowy punkt. Nie ma wysypu. Dobrze. To mamy przędzalnię tutaj. Tu już jest biedroneczka, w której byliśmy. Tu jest sklep, w którym też byliśmy. Mapa ogromna. O, odblokowało się, straszysz. Posprzątała, bo chyba bo dużo samochodów pojechało. Teraz pójdziemy w tą stronę, bo tamten biocer. Jest naprawdę mapa jest duża i fajne ukształtowanie tereny też jak widzicie. Pola też takie. Oj, to na przykład pole jest naprawdę pokręcone. Kurde. Nie wiem czemu, ale jak patrzyłem z tej strony, to jedno z pól zmokrzyni mi się tak aż. Taki miałem prześwit, bo też właśnie był taki tam zakręt. Przy takich falach, może troszeczkę różnych, ale naprawdę fajnie. Idźmy dalej. Co my tutaj mamy? Bo tu coś na pewno mamy. To jest ten PGR. Halo, halo, tu mamy PGR-y. Chciałbym zobaczyć ten stary PGR, bo na pewno to jest stary. Czy on jest grywalny? To jest. Aha, to jest kup, tak? Chciałbym się dowiedzieć. Pak, PGR lubelski. To jest kup. Biocer też oczywiście był skupem. No, przędzalnia to wiadomo. I jeszcze mamy też gdzieś tam skup zbóż. I plac buraczany oraz mleczarnia. Proszę bardzo. Mleczarnia, czyli mamy oddzielny. Mamy dwa skupy mleka. Proszę bardzo. Mamy w mleczarni i mamy w skupie zboża. Więc na tym PGR-ze tylko jedynie co możemy coś przyjechać i zostawić maszyny lub coś sprzedać. Kolejne bardzo, bardzo ładne pola. Podoba mi się, lubię gdy są wąskie, długie i gdy są takie trochę pokręcone. Ani kwadrat, ani nic. Tu mamy niby znów biocer, ale tu mamy sprzedaż słomy, czyli strych. Jeżeli dobrze pamiętam, nawet sobie luknę, tak jest, strych. I żeśmy opierdzielili całą górę mapy. No, fajne, fajne jeziorka. Tutaj jakieś mamy gąspo, tutaj mamy ten wjazd. Teraz idźmy sobie z buta, przyspieszmy. Skoczmy tak gdzieś na skuśkę. Nie idźmy ciągle tą samą drogą. Zobaczymy, jak tutaj pola. No, na przykład ta 62, nie wiem co, ale ciągle jestem na tych 61, 62. No nie dziwię się, że no to jest dużo, duże pole i długie, więc tym bardziej musi trochę kosztować. Tylko, że tu się właśnie płaci za pola przeważnie, a nie za landy, bo mało jest potem to do powiększenia, więc typowo za pole. Tutaj przeważnie pola kupujemy, bo fajnie jest to podzielone. I tutaj jakaś chatka-puchatka, bardzo fajnie. Ale tu nic nie można zrobić, ale fajnie, że jest taki las, że można tutaj gdzieś tymi lasami poprzejeżdżać. Mamy jakieś dróżki porobione. Tu nawet mamy sprzedaż drzewa. Tak, tu jest tartak, dobrze zobaczyłem. Tego czego naprawdę nie widziałem, tego haku z 17. Naprawdę dawno tego nie widziałem. Tu możemy sobie też bardzo miło, przytulnie popływać. Jak słyszycie, pluskam się bardzo mocno. No jak tartak bardzo ładny, typowo jakiś. O, jeżeli chodzi o sprzedaż drzewa, to bardzo fajnie, trzeba troszeczkę pojeździć. No ale nic. Ja lubię to, jeżeli chodzi o tartaki. Tu bardzo fajne wąskie pola, maluteńkie, na przykład to 4712 to bardzo małe pola. Mamy gospodarki, ale te gospodarki to później, bo żebyśmy wszystko obejrzeli. Bo żeśmy nie obejrzeli tej gospodarki, tutaj, która niby jest jakaś początkowa, tam jest pole kupione i tak dalej, i tak dalej. Więc idźmy najpierw od góry. Byliśmy tutaj, tu jest biedroneczka, tu są poletka, no i to pole 51, które już ma chwasty na sobie i niemiłosierne lagi związane tym, że tu jest. Tu jest. Cholera jasna. Nie zmienią tego do końca życia, żeby lagowały tekstury zbóż. Jesteśmy na gospodarce chyba tej głównej, tak? No bo tu jeżeli jest to mini pole od razu, to naprawdę to pole jest gigantyczne. Super, super zaczynać akcję tutaj. Zaczynamy ze świniami. Kupmy sobie jedną świnkę chociaż, tak? Ale ty jesteś taka samotna.
Niech se pochodzi. Sprawdzam, czy to w ogóle jak to wygląda, z czym to się je. Jest bizun. Jest bizun. Mogę rzucić przedmiotem. Bardzo ładnie. Wyłączę to, żeby mi się. O, żeby już mi się takie rzeczy nie pojawiały. No fajna, gospodara bardzo ładna. Otwieranie na przycisk bramy. Bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. To jest naprawdę na wielki plus. Silos oczywiście być musi. Czyli typowo gospodarka związana z hodowlą świń, dużo wiatr i wyjazd też bardzo fajny. Tutaj jest wyjazd na to pole i na też inny, oraz tam jakieś inne dojazdy. Tutaj do drogi głównej, wręcz do skrzyżowania. To mi się podoba. O, już na przykład takie 21, 22 pole. O, to jest, aha, to jest bardzo połączone pole. Ale na przykład to 22. O, to bardzo bym chętnie kupił. Już bym je brał, bo mam pieniążki. Bardzo, bardzo fajnie. Zarazem, nie oszukujmy się, ale dość ładna ta gospodarka jest. Taka nowoczesna, pierdykam, serial. Nie widziałem jej takiej jeszcze. Znaczy z takim domem. Bo ich płotem tym bardziej. A trochę tych map sprawdzałem, więc naprawdę odwzorowane jakoś z własnym pomysłem. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Tu obok jakaś statyczna gospodarka, która tam zbytnio nic nie daje, ale nie oszukujmy się, jak tak się. Tak pomiędzy drzewami zobaczyłem, ale jak patrzy się z tej strony, no to klimacik jest zacny. Naprawdę ten farmik potrafi coś takiego dać, że no jest co oglądać. Co my tu mamy? To jakoś też kolejna jakaś gospodarka. Ale tutaj chyba nic nie można zrobić, nie. Też nic, nic, a nic, to tylko też statik. Zobaczmy, jak my tutaj jesteśmy. No, obeszliśmy połowę tej mapy, więc idźmy tą drogą tutaj. Wymijajmy wszystkich, co tutaj chodzą. Oczywiście samochody, ruch pieszych, posuwaj się gościu, bo nie mam miejsca. Auto, żeby sprzedać, naprawa, montaż, bardzo chętnie. Czy tutaj takowe rzeczy tu się robią? Patrzta państwo, jaki burżuj. Też bym chciał tyle garaży mieć robić. Ja pierdykam. Fajna ta auto, naprawa. Tutaj dojazd mamy do gospodarki. Proszę państwa, tak jest. To jest druga gospodarka już. Bardzo mnie to cieszy i tu są dwie blisko siebie. A właśnie o tym mówię, bo na końcu, więc czekajcie do końca, bo na końcu tego odcinka wam coś powiem, czy mi się coś uda, czy nie, znaczy co się okaże. To jest gruba akcja i nie wiem, jak to może wypalić, ale na razie sprawdzam i potem dowiem się. Dalej, co my tu mamy? Mamy otwierane wrota, to mi się podoba. Pewnie wszystkie, tak jest, ale już nie będę wszystkie otwierał. Tu mamy jakiś garażyk, tu mamy przejazdówkę. Fajna, fajna. Też jakaś. Nie znam, znaczy nie widziałem chyba takiej zabudowy. Znaczy tej. Tą już na pewno widziałem. No i dobra, tutaj mamy łowieckie. Mamy łowieckie? Tak jest, bo ja chyba łowiecek jeszcze nie widziałem w tym farmingu. Halo? Halo, łowiecka? Witam cię serdecznie. Proszę bardzo, mamy kolejnego zwierzaka. Ta gospodarka to łowce. O, pięknie się odezwałem do mnie. No i tak to wygląda. Oczywiście też musi być winny. Powiem szczerze, naprawdę bardzo ładny. Bo pod zabudową, coś lancuś, dwie wiatki. Naprawdę bardzo ładnie. Ja bym chciał rzucić do kosza. Czy mi się uda? O, proszę bardzo, za pierwszym. Kurde, za trzy. To był piękny rzut. Dobra, mamy drugą gospodarkę i fajnie też usytuowaną. Więc jest naprawdę sponią. Idźmy sobie tędy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Podnieśmy się, bardzo ładny wyjazd tutaj mamy. Lubię takie rozdroża. Tutaj mamy. Jak to jest nazwane? Stacja wapnowania. Jesteśmy na stacji wapnowania, ale zarazem też warsztacie. Czemu to jest stacja wapnowania? A, po co stoi pieroństwo do wapna? No, nie powiem. Nie powiem, nie powiem.
co ja tutaj mogę sobie nacisnąć coś? To znak zapytania. Halo, ja bym sobie chciał ten nacisnąć, a jednak chyba niezbytnio. O, z tego Forshaya to już nic chyba nie zostanie, jak go rozbiorą na tym podnośniku. No możemy sobie tutaj naprawiać nasze maszynerie. Bardzo fajny warsztat, też uniwersalny, bo jeszcze nie widziałem też takiego, prawdopodobnie. No nie przypominam sobie. Więc też spoko sprawa. O, nasz sklep. Sklep Crazy. To już jest znany chyba przez wszystkich. Dalej. Czy w tą stronę opłaca się iść? Tak, bo tu coś jeszcze jest, gdy kolonia lubelska się kończy. Pola chyba nie będziemy aż tak bardzo pokazać. A, biogazownia. Ja już to widzę. O, bardzo ładna. Gdy już nie jest przejazdowa, tylko wjazdowa. To naprawdę fajnie, fajnie. Ale biogazownia na polskich mapach tak akurat... Jeżeli chodzi o mnie, to mogą być, może ich nie być, jakoś płakać mega nie będę za nimi. Bo przeważnie to nie jest jakiś mega duży areał, żeby potrzebować coś takiego, znaczy jeżeli chodzi o pola, bo areał to jest duży, ale pola są małe. Jesteśmy na kolejnej gospodarce. No tak, oczywiście już wszystko działa. Jeżeli brama jest, to na pewno to jest użytkowa. Trzecia już gospodarka. A więc fajnie. No znów można w kosza pograć, ale już nie będę robił takich rzeczy. Jeżeli dobrze widzę, a na pewno to dobrze widzę, to są to oczywiście konie moje cudowne. O, takiego już nie mam, bardzo lubię takiego. Czyli mamy trzecią gospodarkę, która zajmuje się koniami i to bardzo fajna też gospodarka. Zarazem. Więc idźmy dalej, ale tak szczerze tutaj oprócz tych koni... Kolejna stacja, bardzo ładna. Nic nie ma, tutaj jest wiatka. Tutaj kolejna wiatka, to jest zabudowa pełna, plus biny. Trzy wiatry? Cztery? No, trochę dużo tych wiatr nawet, bym powiedział. Tam bym coś innego postawił, bo wiata jest pokaże za dużo. Tu jest wiata, tu jest wiata, tu jest wiata. I tamte, no, tak mówię, tam coś mogliby innego. No ale dobra, to jest tylko takie moje zdanie. Fajnie. Mała gospodarka. Widać, że tylko tu konie tutaj tak 2 na 10. No ale dobra, mniejsza z tym. Jesteśmy już tutaj. Oblukaliśmy. Mamy 3 gospodarstwa za nami. Tartak już żeśmy oglądali, tak? No to skończmy teraz tak. Tu pójdźmy. Tyle tak, znaczy nie, pójdźmy tutaj. Co to jest? To jest kolejna gospodarka. To jest czwarta gospodarka już. Proszę bardzo, czemu to taki wjazd jest? Nie rozumiem trochę tego. Czy to by był dom... Aha, to by był dom tak postawiony, dlatego. Aha, tak, bo tu się ten... No wjazd bardzo długi. Nawet asfaltówką zrobiony. Lubię, jak chałupki są postawione prosto. Ale nie mówię. Wszystkie... Każda może tak być, ale trochę za mało okien z tej strony. To tak jakoś... Nie zaczaiłem bazy, że to jest od tej strony. Tu wiata w ogóle postawione. Dwie wiaty do góry. Łąka tu jest nawet, proszę bardzo. Czy ta łąka jest dokupna? Tak z ciekawości. Uła! Dużym landem. No fajnie, fajnie. Idźmy dalej. Biny to podstawa. Zabudowa, którą oczywiście dobrze znamy. Sprawdzimy tylko, czy się otwiera. Oczywiście, że się otwiera. Bez dwóch zdań. Idźmy dalej. Tu oczywiście... Nasze krowy kupimy, a niech będzie taka, wszędzie kupimy, żeby sprawdzić, czy ta krowa działa. Działa i poszła sobie w las. Z tyłu mamy wodę. O, proszę bardzo, słoneczko się bardzo ładnie w wodzie odbija. Mamy też rzeczywiście pryzmę. Dalej, tutaj wszystko związane z krowami, pastwisko, gnojowica, oborniczek, bardzo ładnie schowane to wszystko jest. Naprawdę polecam. Dalej. Tutaj też bardzo fajne pola. Akurat obok tej gospy. Tutaj wyjazd, taki drugi wyjazd z tej gospy. Naprawdę bardzo śmiesznie schowana jest ta gospa. Bo tutaj wyjazd jest boczny taką trochę polną drogą. Tam jest też dość drugi wjazd na gospę. Też dlatego, że ten dom stoi tak trochę inaczej, dlatego. Dobra, idźmy teraz na blisko. Na bliskie mamy stację, bardzo ładną też stację. Szkoda, że tutaj samochody nie wjeżdżają, jeszcze nie tankują, byłoby naprawdę super. Tu można wziąć też kredyt, czyli bankomacik też blisko.
O, proszę Państwa, żeby to były takie ceny. Proszę bardzo. Szkoda, że antogenia, bo to będzie po złote 20 by było z takimi cenami. Tyle marzeń, jeżeli chodzi o to. Proszę bardzo, krzyż na rogu, bardzo też fajna sprawa. Tutaj oczywiście statyczne budynki, sąsiad musi być. Tu już byliśmy. Czyli mamy cztery gospodarki. Jak na razie stanę sobie tutaj. I gdzie my byliśmy? Tu już wszystko blukaliśmy, więc przydałoby się teraz tutaj naokoło przejść i wrócić z powrotem do stacji. Tak. No to skręcamy w tą, idziemy pooglądać troszeczkę do góry. Pójdziemy. Tutaj drzewa, aż drzewo upadło z tego wszystkiego. Bardzo ładne pola. Tak lubię wąskie pola, tak gdzieś pod górkę, z górki, Coco Jumbo. Naprawdę podoba mi się to. Tu jest ten tartak, jeżeli dobrze pamiętam, to było to miejsce. Uła, tutaj też ładne pole, jeszcze przy tej skarpie to. Ulu się ładnie drzewo obaliło. Pięknie, pięknie. Las naprawdę ładnie zrobiony. Nawet bym powiedział cudownie. Chociaż Antek betoniarnista nawet tutaj też na Lubelską dojechał. Co my tu mamy? Tu mamy jakiś skup. A, ten plac buraczany. No widać, że to plac jest nieziemski, więc no też fajnie. Fajnie, lubię, gdy właśnie jest wiele skupów i trzeba wybierać, na które ceny najlepiej, gdzie najlepiej pojechać. Nie, no fajne, fajne. Tutaj te tereny, no jeżeli chodzi o te pola tutaj, no to jest naprawdę cud mi orzeszki. Miodzio. A, tu jest chyba mleczarnia. Wolę się upewniać. Tak, handlarz zwierzętami wraz z mleczarnią tu jest. Więc tu się sprzedaje mleko, a tu się kupuje wszystko, co chce ta. Wszystko, co chce ta. Łot kur, pokrowy, świnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No, ale te posążki to naprawdę po grubości. Ta się nawet świeci. Wszystkie się świecą. Fajne. Pomysłowe. Pomysłowe. Dalej biegnijmy. Jesteśmy na skupie zbóż. Czy bardzo dużo tutaj skupów jest na dole, bo jest mleczarnia, plac, skup zbóż. Na górze mamy PGR, biocer. Przędzalnie i strych, no to 4, 4, 4, 4 na, no też można powiedzieć 4 wraz z tartakiem, tak trochę po podzielone, ale tutaj wszystko blisko siebie i dlatego tak to inaczej wygląda. A tu z tyłu jest jeszcze tak szybko, gdzie jest ten wjazd, bardzo ładnie z tej strony. No ładny, ładny, ładny skup, idźmy dalej. Bo szczerze chyba tutaj bardziej pola ładniejsze są. Tak niektóre, naprawdę bardzo, bardzo ładne. Ole tutaj, ja pitole, ale jest widok. Tak spojrzałem w tą stronę, bo tutaj też ładny widok, ale jak tak, o, z tej strony się patrzy, jeszcze na tą bliską, to już tak. Ty, ale tutaj ktoś przejeżdża przez tym jednak, ale beka. Zrobił ktoś jednak, znaczy auto zrobił tutaj przejazd przez stację. Szacunek, szacunek. Więc naprawdę jest ładnie. No nie oszukujmy się, jest mapa fajna. No i na sam koniec, właśnie tak jak mówiłem, żebyście czekali. To jest też takie trochę zadanie dla Was. Piszcie, bo gdy spojrzałem na tą mapę wcześniej, nie wiedziałem ile ma gospodarek, ale tak czułem, że na pewno tam nie będzie jedna ani dwie. Właśnie widzimy, jak ładnie przez bliską tutaj przejeżdża sobie ładnie samochodzik. Są cztery gospodarki. A że dobrze wiemy, na ostatnich live'ach sprawdzałem grę z widzami. Nawet się udało, bardzo ładnie, bardzo mi się to podobało. I piszcie, czy chcielibyście taką serię na live'ach właśnie z widzami, żeby. No, liczę, że mi się to uda. Żeby oczywiście. Mamy cztery gospodarki, ja mam jedną. Trzy mają widzowie. Oczywiście będziemy robić tak, jak robiliśmy to wcześniej, czyli każdy z widzów będzie chodził, zmieniał się i będzie sobie wybierał, na której gospodarce chce pracować. Oczywiście na tych innych, bo na MP można robić gospodarki. Wtedy ja już myślę, że poza odcinkiem, przed live'em, zrobiłbym właśnie taką
akcje, że poustawiałbym na każdych gospodarkach. Każda gospodarka by miała, nie wiem, po dwa początkowe pola, bo jest jedno, to malutkie już początkowe na tym jednym, czyli po dwa, żeby to jakoś miało ręce i nogi, bo jest dużo pól, a mało areału. Maszyny początkowym też poukładał, wszystko ten, każdy, na każdej gospodarce by miał każdy tyle pieniędzy, ile udam, że każdy ma mieć. Nie wiem, ile tam jeszcze wymyślę. No i czy wam się takie coś podoba, czy chcecie, wiadomo, to też no, zmusza was do pobrania tej mapy, bo bez tego ani rusz. Ale teraz pytanie oczywiście do was, czy macie chęć na takie coś na live'ach, czy wam się to podoba, czy też nie, bo nie wiem, czy seria na tej mapie normalnie do nagrywania by miała sens, bo jest naprawdę duża. A i tak nie mamy czasu, nie mamy z kim, a live'y przeważnie, no raz są, raz nie ma, to nie jest tak, że one będą codziennie, ale naprawdę by coś się zmieniło na live'ach i myślę, że wam też by się to podobało, coś by się działo. Piszcie w komentarzach, liczę, że wam się mapa spodobała, bo mi bardzo i dlatego właśnie też chcę tak wymyśleć. Cztery gospodarki do ogarnięcia na tej mapie naprawdę może być fajnie, więc czekam na wasze komentarze, co byście chcieli. A ja będę wtedy działał i kombinował. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Najbardziej mi się chyba podoba tutaj ta gospodarka. Naprawdę, bardzo, bardzo ładna jest. Bardzo ładnie jest zrobiona. No i ten początek. Ten dom. Ten płot. Naprawdę, przemawia do mnie. Ja wam serdecznie dziękuję. Zostawcie jak najwięcej łapek w górę i czekam na wasze komentarze. Co w związku z live'ami i z tą mapą. Dziękuję. Na razie trzymajcie się. Cześć!